Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam Was wyjątkowo w poniedziałek, no ale jest ku temu okazja, bo kilka dni temu dowiedzieliśmy się, kto będzie nas reprezentował podczas konkursu Eurowizja. No i właśnie, ja jestem fanką tego konkursu, bardzo czekałam na te wieści i okazało się, że będzie to zespół Tulia. No i dzisiaj opowiem Wam co nieco o samych dziewczynach, o zespole Tulia, ale również o tym, jakie mają szanse w konkursie. No więc zaczynajmy! Zespół Tulia powstał całkiem niedawno, bo w 2017 roku w Szczecinie i w jego skład wchodzą cztery dziewczyny: Joanna Sienkiewicz, Patrycja Nowicka, Dominika Siepka oraz Tulia Biczak. Wszystkie mają wykształcenie muzyczne oraz doświadczenie w zespołach pieśni i tańca. Ich muzyka określana jest mianem nowoczesnego folku i trzeba przyznać, że jak na ten krótki czas, ponieważ zespół powstał w 2017 roku, udało im się osiągnąć całkiem dużo. Trzeba przyznać, że dziewczynom od początku szło bardzo dobrze, mimo że zespół powstał w 2017 roku, mają na swoim koncie już wiele sukcesów. Pierwszym coverem, który udostępniły, była piosenka zespołu Depeche Mode. I tutaj niesamowity sukces, ponieważ Depeche Mode tak pozytywnie zareagował na ten cover, że umieścili go na własnym Facebooku. Również Dawid Podsiadło, którego piosenka Nieznajomy była kolejnym coverem zespołu, udostępnił ten cover u siebie na Facebooku, bardzo ciepło wyrażając się o dziewczynach. Zespół Tulia został również laureatem w 55. konkursie piosenki polskiej w Opolu, otrzymując nagrodę publiczności, również nagrodę jury, a także specjalną nagrodę ZAIX. Kilka dni wcześniej, bo 25 maja, ukazała się debiutancka płyta zespołu o nazwie Tulia. Płyta ta sprzedała się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i pokryła się platyną, co na zespół, który debiutował, było niesamowitym osiągnięciem. Na albumie oczywiście oprócz autorskich utworów pojawiły się covery takich zespołów jak Oena, Wilki, takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Ania Dąbrowska. W grudniu 2018 roku zespół Tulia wypuścił kolejny cover, tym razem była to piosenka Nothing Else Matters zespołu Metallica i również tak jak poprzednie uzyskała świetny wynik, kilku milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Sami więc widzicie, że zespół Tulia ma na swoim koncie pasmo sukcesów. W tym roku również dziewczyny nominowane są do nagrody Fryderyki w kategorii debiut roku oraz nowe wykonanie. Wszystko to potwierdza ogromny talent dziewczyn oraz pozwala spojrzeć z nadzieją na sam konkurs. Jednak po ogłoszeniu tego, że to właśnie Tulia będzie nas reprezentować, pojawiło się również sporo głosów krytycznych, jakoby zespół ten był najbardziej znany z wykonywania coverów, czego oczywiście na Eurowizji dziewczyny nie mogą zrobić, ponieważ musi być to autorska piosenka. Na ten moment piosenka, z którą zespół Tulia wystąpi w konkursie Eurowizji, nie jest jeszcze znana. Mówi się o tym, że jeżeli dziewczyny nie przygotowały nowego utworu specjalnie na konkurs, to może być to piosenka Pali się, jako że jedyna spełnia wymagania Eurowizji dotyczące czasu powstania utworu. Jak wiecie, polską twarzą Eurowizji, czyli osobą najbardziej związaną z tym konkursem w Polsce, jest oczywiście Artur Orzech. Tu z Jerozolimy witam Państwa, Artur Orzech. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz konkursu piosenki Eurowizji. Konkurs ten narodził się w 1956 roku w Szwajcarii. Wyrósł z tradycji festiwalu w San Remo. W tym roku Eurowizja gromadzi swoich zwolenników, komentatorów, dziennikarzy i sceptyków po raz 44, jednocząc na 3 godziny ponad 300 milionów osób na kuli ziemskiej. Tym razem za sprawą kontrowersyjnej Dany International, która piosenką Viva la Diva zwyciężyła w konkursie piosenki Eurowizji w ubiegłym roku w Birmingham, Europę jednoczy także Jerozolima, święte miasto dla wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Konkurs odbywać się będzie dokładnie w tej samej sali, w której przeprowadzono transmisję 20 lat temu, kiedy Izrael po raz pierwszy pełnił rolę gospodarza. I tak on skomentował wybór dziewczyn na nasze reprezentantki w tegorocznym konkursie. A zatem Tulia, i dobrze, wygrana w Opolu i teraz kontynuacja jest moim zdaniem ok. Eurowizja nie jest dla gwiazd, to gwiazdy ewentualnie tam się rodzą. Do tej pory, jeżeli chodzi o polskie występy na Eurowizji, to przypominam sobie dwa przypadki, kiedy właśnie nawiązywaliśmy do folkloru. I te dwa przypadki teraz Wam przypomnę. Pierwszym z nich jest Iwan i Delfin z piosenką Czarna Dziewczyna. Tutaj nie poszło najlepiej, ponieważ Iwan i Delfin zajął w półfinale 11 miejsce w 50. konkursie piosenki Eurowizji w 2005 roku. Nie dostał się nawet do finału. W
W tym przypadku, również jak w tym roku, zespół ten został wytypowany przez specjalną komisję jurorską, a nie przez na przykład głosowanie publiczności oraz komisję jurorską, jak to mieliśmy na przykład w roku poprzednim. Kolejna piosenka z folkowym zacięciem, która reprezentowała nas na Eurowizji, to hit Donatana i Cleo pod tytułem My Słowianie. Tutaj oczywiście pamiętacie, ponieważ Donatan też wzbudził kontrowersję, tą taką bardziej seksowną odsłoną polskiego folkloru, ale jeżeli chodzi o to wykonanie, to tutaj również utwór został wybrany przez specjalną komisję jurorską, a nie przez głosowanie widzów. Donatanowi i Cleo poszło już zdecydowanie lepiej, ponieważ zajęli 8 miejsce w półfinale i 14 miejsce w finale konkursu. Jak sami widzicie, zwykle te folklorystyczne odwołania, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, wybierane są przez komisję jurorską, a nie przez publiczność. Ale nie oznacza to wcale, że jeżeli publiczność wybiera, to idzie nam w konkursie lepiej, ponieważ bywało i tak, i tak. No ale ciekawa jestem właśnie waszej opinii, czy to dobrze, że w tym roku nie było takich preselekcji do Eurowizji, jakie na przykład mieliśmy w zeszłym roku, że mogliśmy wybierać spośród kandydatów zaproponowanych przez komisję jurorską. Tak jak już wam powiedziałam, oczywiście pojawiło się również grono sceptycznie nastawionych do tego pomysłu osób. Osób, które uważają, że zespół Tulia nie będzie nas dobrze reprezentował podczas Eurowizji. I właśnie Artur Orzech również do tego się odniósł. Niegdyś chciałem się poddawać, ale wytrzymałem i już nigdy się nie poddam. Grupa dziwnych, niedorosłych do konkursu ludzi twierdzi, że zawsze wie lepiej, a nawet ci, co dorośli, chętnie by wystąpili. Przestałem myśleć stereotypami i o tych hejterach tym bardziej. Co jeszcze dla mnie bardzo ciekawe w tegorocznym wyborze? Tak jak wam powiedziałam, jeszcze nie wiemy, z jaką piosenką zespół Tulia pojawi się na Eurowizji. Zwykle było tak, że kiedy podawany był reprezentant, od razu wiedzieliśmy, z jaką piosenką będzie nas reprezentował, więc jestem tutaj bardzo ciekawa, na co zespół Tulia postawi. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy waszym zdaniem dziewczyny mają szansę osiągnąć duży sukces na Eurowizji. Po tym jak ogłoszono wybór Tuli na reprezentanta w konkursie Eurowizji, dziewczyny zaproszone zostały do RMF FM, gdzie udzieliły wywiadu, w którym powiedziały, że celują bardzo wysoko, a ich celem jest zwycięstwo w konkursie. Myślę, że bardzo dobrze, trzeba być pozytywnie nastawionym. Ja oczywiście trzymam za dziewczyny kciuki. Dajcie mi znać, jakie są wasze typy, czy nam się uda, czy nie. Oczywiście przed nami półfinał, a potem miejmy nadzieję również finał. Jestem ciekawa, czy piosenka Pali się waszym zdaniem jest dobrym wyborem, czy może właśnie dziewczyny powinny zaprezentować coś innego. Ja zaraz po tym, kiedy dowiedziałam się, że to właśnie zespół Tulia będzie nas reprezentował na Eurowizji, dodałam na swoim Instagramie sondę z pytaniem do właśnie osób, które mnie tam obserwują, czy to dobry wybór, czy nie. I na moim Instagramie 60% osób było na tak, także widać, że jesteśmy tutaj podzieleni, ale raczej chyba skłaniamy się ku temu, że był to dobry wybór. Natomiast oczywiście, jeżeli uważacie inaczej, to czekam na wasze komentarze poniżej. Czekam na wasze opinie, no i oczywiście widzimy się u mnie na kanale już niebawem. Do zobaczenia, dzięki za dzisiaj, pa pa! Oraz o tym, jakie mają szanse na konkursie. Jeszcze raz to nagram. Nie, może tak nie będę mówić. Nie. Na moim osobistym Instagramie raczej 60... Na moim Instagramie. Okej. Okay. Dobra, już. Lecę dalej. A, bo to się nagrywa, okej. Okay.